No, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Spider-Man 3. Tak jak obiecałem, kontynuuję misję Mad Bombers. Jest to już ostatnia misja, więc tutaj już na tym zakończę tą część fabuły gry. Więc ruszam, ale najpierw zrobię jeszcze Crime Fight, który pojawił się na ekranie. A, trochę ma błędy kamery mi się zrobiło, ale trudno. Dobra, lecę dalej, żeby znaleźć ten crime fight. Jeszcze kawałek. Który to... A, widzę coś z samochodem, ale który to samochód? A, już widzę. To raczej nie przestępcy, tylko komuś się we łbie poprzewracało. Jakiejś Azjatce się poprzewracało w głowie, kurde. Naoglądała się Tokyo Drift i teraz szalała. Ale dobra, ruszam dalej. Ostatnio też zauważyłem, że chyba wzrosł mi poziom zdrowia, bo pasek coś mam taki dłuższy. Ale nie pamiętam, kiedy mogło mi się to stać. Dziwne. Zobaczy się niedługo. Ui, ale jazda. Spory kawałek jeszcze do przemierzenia, no ale trudno. Widzieliście, wystartowało mnie aż na kampusie Empire State University, więc... No niestety. Teraz muszę lecieć tak długo, niestety. Oj, mała wpadka. A, kolejny crime fight widzę. A, dobra, zrobi się. Póki nie jestem daleko jeszcze. Co znowu? A, znowu samochód. I tym razem furgonetka, to znaczy, że chyba ktoś coś odwala. A, jak zwykle. Mogłem się domyślić, panie z Arsenic Candy. A, Jezu. Dobra, pasażerka załatwiona. Już dawno, a teraz samochód już nie jedzie. Dobra, teraz... A, Jezu, jeszcze... No, jak zwykle ci taksówkarze nie patrzą, gdzie jeżdżą, nie? No i już po sprawie. Jest fajnie. Dobra. Lecę dalej. Już teraz nie będę starał się zwracać uwagi na crime fighty, bo już za daleko jestem. No ale dobra. Jeszcze prawie 2 kilosy do przemierzenia, żeby było. Dobra. Jak widać, korki cały czas na ulicach Nowego Jorku. A, Jezu. Dobrze, że Spider-Man nie musi przemierzać tego miasta samochodem. A tu proszę, Times Square w całej okazałości po raz kolejny. Już prawie 700 metrów, to już teraz nie zwracam uwagi na crime fight, mam to gdzieś. Jestem już za blisko, żeby się teraz bawić. Jestem już prawie na miejscu. Teraz... No, już jest znaczek misji, to znaczy, że jestem na miejscu. To zaczynamy.
misja będzie działa się tutaj na początku. Jezu, co to było? Mogłem się domyślić. Atak na Daily Bugle. Widzę, Jameson dupa walczyć nie umie, nie? Ale tutaj burdel. No nie, no jeszcze teraz bomby, no. Dobra. Zajmę się bombami. Musiał się jeszcze pozajmować tutaj pachołkami z Mad Bombers. Ha, to zaczynamy. Dobra, widzę, co pierwsze się zacznie. Widzę, tutaj nie będę miał kontroli nad Spider-Manem. Zaczynam od rozbrojenia pierwszej bomby. Co jedziemy? Pierwsza pokrywa zdjęta, teraz muszę opróżnić te cholerne pojemniki, ale tym razem naciskając przyciski na zmianę. Dobra, to się udało. Teraz już stara dobra zabawa w odkręcanie śrubek. Już dwie odpadły, już trzecia też. No to została ostatnia. No a chyba zdążę z rozbrojeniem bomby. Dobra, pokrywa zdjęta. O rany, ale pogmatwane to jest. Ale powinienem sobie dać radę. To leci jakoś. Tak chyba będzie dobrze teraz. Dobra, udało się. No to teraz tylko wyłączyć bombę. No i dziękujemy. Pierwsza z głowy, jeszcze dwie. Oj. Pomyliłem przyciski. Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa. No i się udało. Teraz rozbrajam następną bombę. Pierwsza pokrywa. Opróżnić baterię. Znowu mała pomyłka. No co jest? Dobra, już prawie opróżniona. Dobra, teraz druga została i będzie z głowy. Dobra, teraz sekwencję przycisków. Za wcześnie. Jeszcze raz. Błąd teraz, no Jezu. No teraz znowu za wcześnie, no bez przesady, no. Dobra, teraz się na pewno uda. Dobra, udało się. Co teraz? Małe hakowanie. Nie weszło. Dobra, teraz wejdzie. Tak. Udało się. To już koniec, widzę. Teraz tylko nacisnąć przycisk. Znowu chcieli mnie zaatakować. Dobra, lecimy. Dobra, chyba koniec. Co? Nie zdążyłem. Dobra, jeszcze raz. Ale fajnie. Dobra. Tutaj widzę dużo czasu na rozbrojenie bomby. Dobra, pierwsza pokrywa do zdjęcia. Już z głowy. Teraz druga. Też z głowy. Dobra, teraz znowu sekwencja przycisków. Oby się tym razem udało. Udało się. Co teraz? Znowu przekierowanie energii. Już się udało nawet wszystko ułożyć dobrze. Powiem, trochę za dużo czasu na rozbrojenie tej bomby było. Dobra. Udało się. Naprawdę muszę? Będę mędrzej.
Wiem, że facet mnie nie lubi, no ale dobra. Pomogę. Luke Carlyle, you're the mad bomber? A. No to już wiem, czemu on oszalał tak. Multimilioner, którego szykanował nasz stary JJ. A skąd ja to znam? Dobra, lecę za tym helikopterem. Lepiej go śledzić, zanim coś się stanie staremu Jamesonowi. A, już Carlyle wie, że ich śledzę. Coś będzie... A, co to za obraża? Co on, pies? A, bomba! Chyba, że tak. Dobra, muszę teraz go złapać, jak widać chyba. Dobra, spróbujmy, może się uda. Zawsze udawało się za pierwszym razem, powinno się tym razem też udać. A, spada, uda się, aaa, nie udało się. No, teraz to już mogę zawracać, ale co raczej się nie uda. Ne, już nie się nie udało, dobra, trudno. O, nie ma napisu, misja... Ja... Nie, zakończona porażką? Fajnie! Dobra, teraz cię złapię na pewno. Mam cię! A, mam cię! Dobra, teraz muszę trzymać się blisko tego helikoptera, jak mówił Carlyle, że nie mogę się za bardzo oddalić od transmitera, bo inaczej JJ skończy dość parszywie. A jeszcze tu widzę, atakują mnie rakietami. Oj, uciekają. A Jezu. A nie mogę, no nie mogę zadać. A dobra, udało się. Teraz już ich dogonić powinienem. A dobra, ja jestem już za nimi. Cały czas, teraz już mi nie uciekną za daleko. A, widzę, to już koniec gonitwy. A, czyli czas na pojedynek. Ciekawe jak. A. Teraz. A, już wiem. Muszę unikać rakiet i odsyłać je z powrotem. A, prosta taktyka. Zobaczymy. O, nawet fajnie to wygląda. Dobra, dostał pierwszą rakietą, jest fajnie. Teraz muszę uniknąć tej fali rakiet, która leci na mnie. Muszę znaleźć jakieś schronienie, ale specjalnie nie widać się za dużo. A, dostałem chyba jedną, ale udało mi się uniknąć większości. O Jezu, spadam! Ale nie spadłem. A teraz atakują mnie z KM-u. Dobra, teraz chyba przy... A, już leci druga rakieta. Dobra, już odesłana, zaraz... No, już wybuchła. Dobra, teraz muszę znaleźć znowu schronienie przed następną falą rakiet. Tylko gdzie? Ja spróbuję za jakimś wiecznikiem lub czymś. A, tutaj jest dobre miejsce też. Wow, ale mi zwolniło na parę minut.
Właściwie, sorry, na parę sekund zwolniło mi grę, ale dobra. Już wszystko dobrze. Znowu muszę trochę pounikać ataków. O, zdrowie. Ach, już prawie. To nie skończą. A, już skończył tą serię. Dobra, teraz następna rakieta pewnie przyleci. A, już leci. No. Dziękuję, ale prezent odeślę do ciebie. Dobra, zabrałem już prawie połowę zdrowia. Właściwie zadam połowę. No nie wiem, jak to określić. Zadam połowę uszkodzeń tego, co stanu jak ma. Stan śmigłowca zmniejszono o połowę już. Dobra, tu się schowam, nic się nie powinno stać. A, chyba nic się nie stało jednak. Nie, żyję. Dobra, teraz trochę się z nim pobawię. No i poczekam teraz na następną rakietę. No, już leci. Jak fajnie. Podanie zwrotne. Dobra, zostało mu już niewiele zdrowia. A, następny atak z powietrza. Ale tu widzę, jest fajne miejsce. No proszę, nawet nie trafił. Oczywiście znowu seria z CKE, właśnie z tego, z karabinu. Co teraz? Kolejna rakietka, no czekam. Leci już czy nie? A, leci już. Dobra, odesłana z powrotem. A, już chyba wystarczy teraz jedna rakieta. Dobra, znowu uniknąć serii. Gdzie jest to moja fajna kryjówka? A, tu jest. Double jump powinien pomóc się dostać. A, udało się. Uniknąłem tej ostatniej serii prawdopodobnie już. Dobra, ostatnia rakieta. A, i koniec. Sorry, boys, I'm handing you your walking papers. No, teraz co on wysadził? On chyba nie Jamesona, do cholery. A nie, jednak. Stary JJ przeżył. To mogłem się domyślić, że nie zaczniesz mnie lubić. Hey, Spider-Man. I just wanted to. I mean. Ale jednak mi podziękował. Fajnie. Dobra, misja zakończona. JJ przeżył. Amat Bombersi są już historią. Odblokowałem sobie nawet nowe combo. Dobra, czas kończyć. O, a co to jest? A, token drapoczy chmur. Dobra, będę kończył ten odcinek już powoli. Pokażę, sprawdzę jeszcze tylko, co tu mam nowego. A właściwie to nic nowego nie mam. No, będę kontynuował z misjami The Wolf. Więc trzymajcie się, cześć!